już niedługo Mikołajki. Co wy na to, żebyśmy przygotowali pyszne, cynamonowe muffiny z wiśniami w żelu i ubrali je w takie mikołajkowe ubranka i do tego jeszcze pyszny, delikatny krem. Działamy? Pewnie, że działamy. Naprawdę nie będzie dużo pracy. Nasze babeczki zaczniemy od przygotowania wiśni w żelu. Potrzebuję do tego wiśnie mrożone bądź świeże. Wiśnie na patelnię. Od razu wsypię dwie łyżki cukru. Woda zimna. Do tego łyżka mączki ziemniaczanej. I czekamy, aż wiśnie zaczną się gotować. Zobaczcie, wiśnie puściły ładnie sok. Łyżka mączki ziemniaczanej. 50 ml zimnej wody wymieszałem w misce. Chodzi o to, żeby to były takie o gęste wiśnie w żelu. Już mogę śmiało wyłączyć. Koniec. Przekładam do miseczki i wiśnie mam już gotowe. Ja włączam jajka, będą się ubijały, a w międzyczasie przygotuję wszystkie suche składniki i roztopię czekoladę z masłem, żebyśmy wszystko mogli połączyć. Zobaczcie, jajka z cukrem już mam ubite. Teraz będziemy łączyć wszystkie składniki, czyli mąka, cynamon, proszek do pieczenia. Dolewam czekoladę i masło. Ja robię mikołajkowe babeczki, a Kinga robiła mikołajkowe ciasteczka. Zobaczcie ten przepis, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Na sam koniec dodaję śmietankę, mieszam worek cukierniczy i teraz napełniam ciasto do foremek. O, myślę, że na razie wystarczy. Tak naprawdę nie możemy nałożyć więcej niż 3/4 objętości ciasta. Dorzucę po łyżeczce wisienek. Jeszcze dołożę troszeczkę ciasta na wisienki. Babeczki mamy już gotowe. Piekarnik 180 stopni. Czas pieczenia 18-20 minut, a wy możecie sobie zobaczyć, jak długa jest lista z przepisami na mikołajki. Zobaczcie, naprawdę tam można znaleźć coś fajnego dla siebie. Babeczki już stygną, mamy jeszcze do zrobienia krem. Serek mascarpone wymieszam z cukrem pudrem. Śmietankę sobie ubiłem wcześniej. Żeby ubić dobrze śmietankę, musicie ją dobrze schłodzić. A jak już ją dobrze schłodzicie, to później nie można za długo jej ubijać. Taka sama zasada jest zrobieniem tego kremu. Jeżeli już krem wymieszamy, to nie mieszamy go zbyt długo. Zobaczcie. I tak naprawdę krem już jest gotowy. Wstawiam go do lodówki i czekam, aż wystygną babeczki. Mamy dla was specjalnie przygotowane takie osłonki na mikołajkowe babeczki. Zobaczcie, jak wyglądają pięknie. Możecie sobie pobrać, a link znajdziecie w opisie. Wydrukujcie, wytnijcie i będą bardzo fajne osłonki. Nakładam za pomocą gładkiej tylki krem i robię taką czapeczkę Mikołaja. Użyję posypki czekoladowej białej. W zestawach w Lidlu możecie znaleźć różnego rodzaju posypki. Oczywiście zachęcam do ich wykorzystania. Myślę, że na sam wierzch jeszcze całe wisienki wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo apetycznie. Mikołajkowe babeczki, naprawdę nie ma z nimi dużo pracy. W całym grudniu będziemy robili takie właśnie aromatyczne, pachnące korzennymi przyprawami słodkości, żeby przygotować się do świąt. Jak wam się podobało, to wiecie oczywiście, co macie robić. Łapki w górę, zaznaczcie sobie dzwoneczek i zapraszam poniedziałki, środy, piątki. Cześć!